Buonasera, faccio una intervista con il famoso regista polacco Andrzej Wajda, con il quale nel 76 abbiamo realizzato un famoso testo di Sławomir Mrożek, Emigranti. E adesso voglio fare una intervista e fare qualche domanda a quale importanza per questo famoso maestro del cinema e del teatro aveva questo testo. Andrzeju, chciałem cię spytać, co dla ciebie znaczył wtedy ten tekst Emigranci, dlaczego go wybrałeś i jaką wagę widziałeś w nim wtedy dla publiczności polskiej? Pamiętasz, druga połowa lat 70. Tak jest, dokładnie. I to był ten moment takiego jakby wahnięcia. Rozstaliśmy się z późnym Gomułką, który już zanudził nas na śmierć. No i pojawiła się jakby nowa epoka, początek Gierka i spodziewaliśmy się, że z tego coś więcej wyniknie. Pamiętam, że były nadzieje na ożywienie życia nie tylko kulturalnego, ale przede wszystkim no, jakby naszej ekonomii. Zresztą Gierek pożyczał pieniądze na lewo, na prawo. Dobrze, do dzisiejszego dnia jeszcze to oddajemy, te pieniądze, co wszyscy zapomnieli. Natomiast to, że pożyczał pieniądze, no, mało z tego wyniknęło, dlatego że ta gospodarka była kompletnie niewydolna. Te pomysły najrozmaitsze do dzisiaj stoją jakieś ruiny, że tak powiem, mury, fabryk, które nigdy nie zostały zrealizowane i tam są nasze pieniądze. No wszystko jedno, w każdym razie coś się odmieniło, coś się ożywiło. I w tej nowej sytuacji nagle Mrożek napisał sztukę o tym, że emigranci nie są szczęśliwi. A przecież wiadomo było, że kto się wyrwie na świat, kto, że tak powiem, no, uda mu się, no to tam już jest szczęście absolutne. I ta złośliwość, którą on wymyślił, że jest robotnik, który nie wszystko, jakby taki prosty człowiek, nie robotnik, ale ktoś taki, to nie bardzo rozumie, w czym bierze udział, no bo on jest fizycznym pracownikiem, wykonuje jakąś pracę, nic więcej. A intelektualista, który też jest emigrantem zupełnie innych powodów, jakimś sposobem wciska w niego jakby swoją wiedzę o życiu, chce go oświecić. No ale on nie chce być oświecony, dlatego że w momencie, to jest właśnie twoja rola w tym wspaniała, w tym naszym przedstawieniu, ja patrzyłem zdumiony właśnie, jak się to dobrze zrealizowało, że ty próbujesz tego robotnika jakby obudzić, ożywić, dać mu jakieś inne jeszcze perspektywy, a on się broni. Pokazać mu jego upokorzenie. Dokładnie. A on odwrotnie, on się broni, bo jego tak tu wychowali. Jak tam wyjechał, to on gra taką samą rolę. On nie chce nic wiedzieć, w niczym brać udział. Wszystko jest przeciwko niemu. Ale mimo wszystko, gdzieś na końcu, w tragicznym geście, właśnie, zdobywa wolność. I powiem ci, że ile razy oglądam fotosy, bo niestety to też jest ważne, żeby to powiedzieć. Ileśmy grali tych emigrantów? Kilka lat? 5 lat. 5 lat. Przez może 5 lat ponad. Nasza telewizja konsekwentnie nie pozwoliła nam przenieść tej sztuki na ekran. A ona się nadawała bardziej niż jakakolwiek inna z tej sceny. Mogliśmy to przenieść na tym bardziej, że teatr telewizji wtedy był teatrem bardzo wężnym, silny, bardzo mocny, wężny. Poza tym był prawdziwym teatrem telewizji, czyli że to były spektakle, które miały swoje życie w teatrze. Ja dzisiaj oglądam te spektakle. Ich siła na czym polega? Grają aktorzy już tygodnie, miesiące, a często lata. Nagle robi się przez... No ale to się nie da tak zagrać, jak robiliśmy Zbrodnię i Karę. To się nie da tak zagrać, tylko jeżeli aktorzy się zejdą, zrobią próby. Absolutnie. Proszę bardzo, przed ekran, przed kamerę grajcie. Nie ma to. To widać teraz w filmie Zelenki było, jak aktorzy ci braci tak. Karamazow grali. Tak. To widać, że ten zespół to gra od lat. Prawda? Ale Andrzeju, bo ja pamiętam te role, w Emigrantach lepiłem też bardzo z obserwacji moich kolegów,
czyli z tej fali emigracyjnej po 68 roku, która wyjechała, których spotykałem za granicą i oni byli ciężko rozdartymi ludźmi, tragicznie. I czy Mrożek właśnie nie opisuje też tej odwiecznej, wiekowej, dlatego ta sztuka jest taka dla nas ważna, wiekowej tragedii Polaków emigracyjnych. Myślę, że to piękne, co zobaczymy wtedy na scenie w twojej roli, w twoim wykonaniu, to było coś, co dobrze rozumieliśmy, a co polegało na czym? Że ci ludzie zmuszeni do emigracji tu zostawili wszystko. Tamten świat był dla nich nieinteresujący. Oni nie chcieli się wybić na zachodzie, ani jako politycy, ani jako przedsiębiorcy, ani jako artyści. Nie. Oni tu zostawili wszystko, bo paszport to było... Paszport w jedną stronę dostali. Tak, dostaje paszport w jedną stronę, ale ten paszport był, że tak powiem, dla nich bez żadnej wartości, dlatego że oni tu mieli wszystko, a tam nie mieli nic. I teraz ta adaptacja, nawet długa, często dłuższa czy krótsza, nic nie zmieniała w ich życiu. No ale pamiętasz, potem przyszedł rok 80. Chodziliśmy razem na strajki, pokazywać się tym ludziom, ich solidarność z naszą, z nimi. Tak. I wtedy pamiętam, jak mi było ciężko z tej sceny mówić do mojego partnera, już nieżyjącego wielkiego aktora Jerzego Bińczyckiego, tak mówi, ty jesteś wół, ty jesteś wołem, byłeś i będziesz wołem. Bo się okazało, że ci robotnicy wcale takimi wołami nie są. Już, ale i na ten temat mi coś powiedz. Ja ci powiem, że to była najpiękniejsza chwila w moim życiu. I zaskoczenie. Ja w życiu nie przypuszczałem, że my tego dożyjemy. Dlaczego? Bo to była ta idea, która się unosiła nad... Co się stało? Przecież prawdziwa polska sztuka, która utrzymała przez 100 lat ten naród skreślony z mapy Europy, to była sztuka emigrantów właśnie z Paryża, naszych największych poetów romantycznych. Tak, tak. I teraz nagle coś się takiego stało, że po wielu, wielu latach, kiedy komuna wkroczyła do Polski, nagle kino przejęło tą rolę. My czuliśmy, że mamy coś do powiedzenia tej widowni, która przychodzi do kina. My byliśmy ich głosem, tak jak ci romantycy byli głosem tych biednych ludzi, którzy byli podzieleni jedni pod okupacją rosyjską, drudzy pruską, trzeci austro-węgierską. I tu myślę właśnie, że to była ten wspaniały, piękny dzień, kiedy myśmy zobaczyli, że nasza praca, bo powiem szczerze, będę umierał. Jedną rzecz mogę sobie powiedzieć. Wałęsa widział też moje filmy. Okazało się, że... I widocznie coś mu i dostało. Mało, no, że oni też upomnieli się o nasze prawa, o nasze wolności. A, to było piękne, ale to by się nigdy nie stało, gdyby w pewnym momencie oni nie wsparła ich ta inteligencja, która się nazywała tą grupą doradców Solidarności. Oni się pojawili bardzo szybko, no bo oni ochraniali tych robotników. Ale te dwa światy się zeszły. Tak, zeszły jak się. A i XX. Na naszych oczach. Tak. I powiem ci, że zrozumiały się, ale rozumiem. I więcej ci powiem. Zwycięstwo. Nawet przy tej sytuacji, która się wydarzyła, że po pierwszych miesiącach istnienia Solidarności nagle stan wojenny to wszystko przeciął. To jednak to, do czego doszło, jak daleko Solidarność się posunęła, to było wynikiem po prostu tego, że ci robotnicy, Wałęsa, jego doradcy, jego ludzie lepiej rozmawiali z tym robotniczym rządem. Poza tym rząd robotniczy się ich bał. Dlatego, że to były wszystko zakłady zbrojeniowe. To nie było tajemnicą, że stocznia Lenina, nie jakąś tam stocznią, że tak powiem,
statków pasażerskich, handlowych. Owszem, to były pasażerskie statki i mnie robotnicy zaprowadzili do takiego statku. Mówią, niech pan zobaczy, zejdzie na dół, zobaczy pan po 2 latach, jak wygląda statek, który myśmy 2 lata temu zwodowali. Ja mówię, ale co się stało? No mówię, no właśnie inną do Związku Radzieckiego, niech pan zobaczy, co przychodzi do nas do naprawy. Ja patrzę, a tam wszystkie przegrody te w tym kadłubie, wszystko porozbijane, ale mówię, kto ma taką siłę? Kto to robi? Kto to niszczy tak te statki? Mówią, no jak to? No przecież oni wożą, płyną, wysyłają czołgi do Ameryki Południowej. I jak jest burza na morzu i ten czołg się urwie z tych łańcuchów, no to zaczyna się tłuc od jednej burty do drugiej. Mówi, to oni potem nam przesyłają do naprawy. A czołg to nie jest grzechotka. To nie jest grzechotka. I teraz o co chodziło? Że władza chciała jak najbardziej uciszyć ten strajk, bo musiała, miała zobowiązania wobec radzieckiego przemysłu zbrojeniowego. A jak oni mogli wytłumaczyć, że robotnicy nie przychodzą? Więc mówią, czego chcecie? No my byśmy chcieli większe podwyżki, my byśmy chcieli ubezpieczeń, my byśmy chcieli tamte, no jakby przecież nie domagali się wolności. Nie domagali się, że tak powiem, tego, żeby Polska weszła do Europy. Albo żeby zburzyć mur berliński. Nie. Przecież to jeszcze było bardziej zdumiewające, jeżeli pamięta. Wszystko zaczęło się od tego, że załoga stoczni imienia Lenina upomniała się o kobietę, która była członkiem partii, Walentynowicz, która była suwnicową, która nie miała męża, ale wychowywała syna i która była przodownicą pracy. No to mówią, dobrze, no ale nie skrzywdzili. Tak, no, no to nie można było tutaj, że tak powiem, z tego powodu partia nie mogła wysłać na nich milicji, nie mogła stworzyć jakiejś sytuacji innej, jak tylko rozmowa. No a to był fantastyczny początek, przecież kto by przypuszczał, że te rozmowy mogą się skończyć tym, że będzie 21 punktów, a na końcu będzie napisane, że stocznia domaga się zniesienia cenzury. No, słuchaj, jak ja to zobaczyłem, rysta, no. Ja rozumiem, że domagają się moi koledzy zniesienia cenzury. Nie, no to było to co zaskoczyło świat. No, to zaskoczyło świat. Andrzeju, na koniec chciałem cię spytać, popatrz, i zmieniły się ustroje, runął mur, nagle poczuliśmy taki haust wolności, jakiego nigdy nasze pokolenie naszych ojców w swojej młodości nie poczuło. A problem emigrantów pozostał. Świat, a może tutaj w tym wypadku Europa, tego problemu nie potrafiła rozwiązać i ta sztuka ciągle jest aktualna. Tak, ale powiem ci, że to jest trochę inna sytuacja, dlatego że dzisiaj ludzie sami na własną rękę szukają dla siebie miejsca gdzieś, gdzie będą bardziej szczęśliwi, gdzie będą bardziej, więc zarabiali więcej pieniędzy, gdzie będą czuli się bezpieczniejsi. No, ale tam ich nie bardzo chcą. Gdzie dla nich ciekawe życie. Ryzykują. I mnie co innego zaciekawiło, co innego mnie zdumiewa. Mnie się wydawało, że oni jadą, żeby zaraz wrócić. Nie. To jest pułapka. I Mrożek o tym opowiada. No właśnie. A co jest dalej ważne? Że jadą ludzie, żeby wsiąść w pociąg, w samolot, zdecydować się mieszkać w Londynie, w Sztokholmie, gdziekolwiek i nagle skończyć tu Uniwersytet Jagielloński, nie? W Krakowie, tak. A tam być pomywaczką w barze jakimś, z nadzieją, że może ona kimś dalej później będzie jeszcze. No powiem ci, to jest, to trzeba śmiałości. Odważnej decyzji. I co jest najgorsze, że to właśnie, a teraz potrzebujemy śmiałych ludzi, żeby to robili, zmiany, żeby tu się coś wydarzało. Nagle wyjeżdża dwa, a mówią, że i 2,5 miliona ludzi z tego kraju. Jakich? No albo wykształconych, albo dostatecznie przedsiębiorczych i energicznych.
Być może, że oni tutaj by zarobili 10 razy więcej pieniędzy. Być może, że oni by tu w ogóle mieli bez porównania lepsze jakby możliwość, lepszą sytuację. No ale, ale oni się zdecydowali, szukają czegoś innego. I czy ten proces może być zlikwidowany? Ale ta rozmowa jest w tej chwili słuchana we Włoszech, gdzie prawie codziennie przypływa łódź albo z Albanii, albo z Egiptu, albo z Turcji, z ludźmi, którzy chcą kurczowo tam zamieszkać, a no już ich nie bardzo tam chcą. To jest jasne, że nie chcą, dlatego że mają dosyć siły roboczej i to, że tak powiem, to się wypełnia, ale przecież ci, którzy płyną w stronę Italii, to są ludzie, którzy przypływają, bo w Italii jest lepiej. No, no właśnie. Bo Italia jakby... to jest ziemia obiecana. To jest, tam dopiero jak będziemy, to tam dopiero jest, prawda? Tak jak do Ameryki płynęli. No, tak jak płynęli do Ameryki. Kto płynął do Ameryki? Biedni chłopi z Poznańskiego, albo górale. Czasem do dzisiaj, do dzisiaj, oczywiście, ale do dzisiaj. Patrz, jak wygląda góralszczyzna, jak jedziesz, inaczej domy zbudowane, jakie to jest bogate, co tu dużo mówi. Ale dlaczego tak jest? No dlatego, że oni nie boją się. Oni tak jak łażą po tych górach, nie boją się gór, prawdopodobnie nie boją się. Przede wszystkim najtrudniejsze było przepłynąć przez morze. No tak. Tego się bali wszyscy. Dlatego, że wiesz, jakby to była... przygoda trudna do wyobrażenia. Bo... Pamiętasz plakat z naszego spektaklu, kiedy dwóch z walizkami wchodzi do morza, a tam daleko za oceanem statua wolności i kiwa, prawda? Andrzej Mleczka. No to, tak, Mleczka zrobił taki rysunek. Dlatego, że to jest dokładnie to. My tam dajemy znać, że my tu jesteśmy. Patrzcie na nas. My tam zaraz przyjdziemy do was. A tam wcale nie czekają, nie tego niekoniecznie. I zawsze będą oni. I zawsze będą oni, zawsze będzie to obce. No ale wiesz, jeżeli ci ludzie szukają tam czegoś więcej, szukają dla siebie naprawdę jakiegoś... Bo nie wszędzie jest tak jak w Ameryce, że albo było pusto, albo Indianie uciekli, albo ich przyjęli życzliwie, no nie, przede wszystkim, prawda? Gdzie wszyscy byli emigrantami. O, dokładnie. Imigrantami. Oni tylko w Europie już patrzą podejrzliwie. No tak, dlatego że w Europie myślą, no dobrze, potrzebujemy zatrudnienia, bo nie chcą nasi pracować w kopalniach, nie opłaca im się, nie chcą jeszcze robić tego, tamtego, no to trzeba znaleźć jakichś ludzi, żeby pracowali. No ale w pewnym momencie, w trudniejszych ekonomicznych sytuacjach, mówią, dobrze, ale chwileczkę, jak to jest, dlaczego my ich, że tak powiem, trzymamy, jak mamy swoich. I to zagrożenie zawsze istnieje. No ale wtedy oni już próbują emigrować gdzieś dalej, szukają jeszcze gdzieś. Ale sztukę warto robić ciągle. Moim zdaniem to jest fantastyczna sztuka. I Europa dzisiaj staje w... Bo to już nie jest ważne, że to są Polacy. Tak. Prawda? Moje przedstawienie jest jakby... To, co się pięknie udało Mrożkowi, że nie wiadomo, mógłbyś jednego z nich przecharakteryzować, że jest czarnym.